Na mojej śliwce w tym roku jest bardzo dużo owoców, więc naprawdę mogę się wykazać i robić mnóstwo przetworów. Dzisiaj zrobimy takie powidła, które się nazywają czekośliwką. Moje dzieci bardzo lubią tą wersję powideł. W smaku trochę przypomina gdzieś tam Nutellę, ale jest, mi się wydaje, że dużo lepsze niż Nutella. Śliweczek będę używała 2 kg. Tu już mam tak trochę odważone, mniej więcej wiem, ile mogę wrzucić do powideł, bo chcę Wam też jeszcze dzisiaj nagrać odcinek o tym, jak zrobić takie ekspresowe ciasto ze śliwkami. Śliwki, które tutaj mam, to są śliwki, które w smaku przypominają bardzo śliwki węgierki. To miała być w ogóle węgierka, ale okazało się, że w ogóle nie jest węgierką. Chociaż na jesień, podobnie jak węgierki, mają taką pomarszczoną skórkę. I jak widzę, że te śliweczki już zaczynają się tak marszczyć, to dla mnie jest to znak, że one już są gotowe do zbioru, ponieważ są w środku takie słodziutkie. I takie słodziutkie, właśnie lekko już podeschnięte śliwki najczęściej właśnie używam do robienia powideł. Powidła zwykłe robię tylko w ten sposób, że podgrzewam je, przekrawam na pół, podgrzewam i zostawiam na całą noc tutaj na gazówce bez żadnego oczywiście palnika pod spodem. Chodzi o to, że takie lekko podgrzane wypuszczą dużo soku i następnego dnia na bardzo malutkim ogniu ten sok, który wypuściły śliweczki, podgrzewam tak długo, aż cały odparuje i dopiero później, jak już jest gęste, zaczynam mieszać, żeby to jeszcze bardziej odparować. Ale tak właśnie bez mieszania przez kilka godzin pięknie ten sok odparuje i nic się tam nie przypala i tak, wiecie, nie chlapie. A dzisiejsze śliweczki zrobimy troszeczkę szybciej. Bez żadnego wstępnego gotowania. Wrzuciłam je do zlewu, bo muszę je umyć. Jeszcze nie mam ich umytych. Śliwki przekładam sobie na sitko, bo chcę, żeby jak najszybciej mi odparowały. Te śliwki, które mam, one są naprawdę przepyszne w smaku. Myślę, że nawet dobrze, że się trochę ktoś pomylił i źle oznaczył śliwkę, bo to nie jest węgierka. Jest naprawdę bardzo smaczna. Do zrobienia tych powideł śliwkowych z czekoladą nadają się tak naprawdę wszystkie rodzaje śliwek. Zarówno takie właśnie, które przypominają węgierki, jak i same węgierki. Możecie też użyć nawet ręklody. Wszystkie będą bardzo smaczne, z tym wyjątkiem, że po prostu będzie trzeba dodawać cukru bądź go pomijać. Tak jak u mnie te śliweczki są bardzo słodziutkie, więc ja mogę śmiało pominąć. Teraz słuchajcie, no musicie dać mi z 10 minut, żebym to wszystko obrała. Wyciągamy pestki. No i ostatnia. Muszę Wam powiedzieć, że nawet jestem w szoku, bo na 2 kg śliwek tylko 6 było robaczywych, także nie, całkiem niezły wynik. Ja niczym nie pryskam w ogrodzie drzewek owocowych, jedynie tymi środkami ekologicznymi na mszyce, żeby tak nie kapało mi na szklarnię. Ale ta śliwka, którą tutaj widzicie, ona rośnie sobie w takim zacisznym miejscu w moim ogrodzie i tam nawet, słuchajcie, nie opryskuję na mszyce. Tam się dzieje, co się dzieje w ogrodzie, naturalnie wszystko. Powidła najlepiej w ogóle, obojętnie czy to będzie czekośliwka, czy to będą zwykłe powidła śliwkowe, czy może jakiś sos pomidorowy, najlepiej robić w takich dużych garnkach. Im większa jest powierzchnia parowania, tym lepiej. Jeżeli nie macie takiego dużego rondelka, możecie śmiało użyć patelni albo jakiegoś po prostu dużego garnka, który ma duże dno, najlepiej podwójne, żeby nic się nie przypalało. Te śliweczki, tutaj mam około 2 kg, teraz stawiam na palnik i przykrywam pokrywką. Chodzi o to, żeby temperatura w garnku się rozeszła równomiernie i żeby wszystkie śliwki zaczęły się gotować. Jak to się wszystko zagotuje, zmniejszę płomień i będę bez mieszania odparowywała te śliwki nawet kilka godzin. Także słuchajcie, no do zobaczenia. Ja w tym czasie zajmę się i będę nagrywała dla Was odcinek z ciastem śliwkowym, które jest naprawdę bardzo łatwe w wykonaniu i ekspresowe. Zobaczycie je w innym filmiku. W opisie tego filmiku zostawię Wam link. Bardzo Wam polecam, żeby równocześnie robić ciasto ze śliwkami i te powidła, bo czasowo wyszło mi idealnie. Śliwki bez mieszania, tak właśnie na bardzo małym ogniu odparowywałam przez jakieś
40-50 minut i już właśnie w środku, w garnku widać, że ten sok ze śliwek już jest taki bardziej gęsty. Teraz wszystko zacznę mieszać. Zobaczcie, jak ten sos tutaj już jest gęsty. Już zaczynają nawet powoli przywierać do dna, także trafiłam idealnie w ten moment, w którym mogę już w końcu je zamieszać, żeby to wszystko się tak trochę rozwaliło. Dzięki temu, że te śliwki są tak mocno odparowane, nie będę musiała już dodatkowo ich w żaden stopniu zagęszczać żadnymi żelfiksami itd. Będą po prostu gęste tak naturalnie, jak to z powidłami powinno właśnie wyglądać. Jeżeli Wasze dzieci nie chcą jeść owoców, bo przeszkadzają im te grudki, że gdzieś tam faktycznie kawałek śliwki czy skórki jest, to możecie się pokusić i w tym momencie teraz wziąć blender i to wszystko tak dokładnie zblendować na taką gładką masę. Ja tego nie będę robić, ponieważ moim dzieciom kształt i jakby ta konsystencja jeszcze takich nie do końca rozwalonych owoców nie przeszkadza, więc tylko delikatnie tutaj jeszcze zamieszam, żeby troszeczkę się to wszystko rozpadło i zaraz dodam czekoladę. Teraz czas dodać czekoladę. Wyłączam palnik pod garnkiem i wrzucam czekoladę mleczną. Nie będę dodawała do moich śliwek żadnego dodatkowego cukru, ponieważ śliwki, które zrywałam, są naprawdę bardzo słodkie. Dodam czekoladę mleczną, bo jeżeli Wasze dzieci lubią czekoladę gorzką i taki gorzki posmak w ogóle czekolady, no to możecie dodać gorzką czekoladę, czy jak robicie dla siebie i niekoniecznie chcecie takiej czekolady, wiecie, wyczuwać takiej słodkiej, ale z moimi dzieciakami no jest tak, że tej gorzkiej czekolady to oni za bardzo nie chcą zjadać. Także trzeba tutaj pójść na ustępstwa i dodać im mleczną. Można też dodać pół na pół na przykład. Ja już próbowałam robić z czekolady mlecznej i z czekolady takiej gorzkiej, no i jednak dużo bardziej pasuje im smak z czekoladą mleczną. Czekolada mleczna się bardzo łatwo tutaj rozpuściła. Zresztą czekolada deserowa również bardzo szybko się rozpuszcza w takiej temperaturze. Pamiętajcie, żeby jednak nie używać palnika pod garnkiem, jeżeli już rozpuszczacie czekoladę, bo chodzi o to, żeby czekolada czasami się nie przypaliła. Przypalonej czekolady nikt nie lubi, także uważajcie. Teraz powidła, takie czekośliwki, będę przekładała do słoików. Staram się nie ubrudzić rantów. Idealnie do przekładania do słoików sprawdzają się te duże lejki, ale no nie mogę go znaleźć. Ostatnio robiłam powidła takie tradycyjne, sos do makaronu taki pomidorowy i gdzieś położyłam. W zależności od tego, do czego będziecie używać takich powideł, możecie zrobić na przykład w mniejszych bądź większych słoikach. U nas najczęściej te powidła śliwkowe trafiają na gofry, albo po prostu na kanapki, czy tam tosty, więc robię w takich większych słoiczkach, takich od dżemu, ponieważ u nas wszyscy bardzo chętnie później taki słoik opróżniają. A jeżeli macie mniejsze zużycie, albo jest po prostu Was mniej w rodzinie, no to wtedy warto pomyśleć, żeby zrobić to w mniejszych słoiczkach. Lepiej otworzyć drugi słoik, niż ten większy ma się zmarnować. Taki smak śliwek zamknięty w słoiku. Pachną cudownie. Można dodać, jeżeli lubicie, do takich powideł jeszcze troszeczkę cynamonu. Albo, tak jak wersja dla dorosłych z taką ciemną czekoladą deserową, to świetnie tutaj też się sprawdzi, żeby pod koniec gotowania, jak już powidła są tak mocno odparowane, dolać tutaj 100 ml wiśniówki. I wtedy faktycznie ten smak śliwek jest tak podbity i smakuje to wtedy świetnie też. Czystą siereczką obmywam sobie rant słoików tam, gdzie gdzieś coś mi się ubrudziło, dlatego że jeżeli zostawiłabym część gdzieś tam na wierzchu, to mogłoby się zdarzyć, że po prostu ten słoik by mi się źle zamknął i wtedy całość by mi się popsuła, a tego przecież chcemy uniknąć. Mam wrażenie, że w tym roku jak nigdy przekręciłam rekordową ilość tych wszystkich dekielków.
coś w tym roku nie mogę trafić sprzedawcy, który by faktycznie miał takiej dobrej jakości dekielki jak w poprzednich latach. W tym roku co chwilę mi się przekręcają słoiki i no boję się, że część przetworów przez to, że właśnie są takie beznadziejne i miękkie, może mi się popsuć. Dlatego wszystko w tym roku, nawet dżemy, pasteryzuję jeszcze dodatkowo, żeby te słoiki na pewno dobrze mi się zakręciły. Ja nie miałam 2 kg śliwek chyba, bo wyszły mi tylko 4 słoiczki, a powinno wyjść 6. Jeżeli zastanawiacie się, ile powinno wyjść z tych 2 kg, to około 6-8 słoiczków. 4? To strasznie mało. Dlaczego tyle wyszło? Ponieważ w tym roku te dekielki są jakie są, no to po prostu wszystko pasteryzuję dodatkowo. Normalnie bym tej czekośliwki nie pasteryzowała. W poprzednich latach po prostu brałam takie gorące, wypełnione słoiki, odwracałam do góry dnem, czekałam, aż wszystko ładnie się zaciągnie, następnie odwracałam i chowałam do spiżarki. A w tym roku, no niestety, ze względu na to, że jest jak jest, to pasteryzuję przez 20 minut pod pokrywką, licząc od momentu zagotowania się wody. Wyciągam, czekam, aż wszystko ładnie się zaciągnie i chowam do spiżarki. No to teraz próba! Słuchajcie, mam lekko ugrillowany kawałek chleba. Na to czekośliwka, jeszcze cieplutka. Ona teraz, jak jest gorąca, jeszcze ma taką trochę lejącą konsystencję, ale jak tylko zastygnie, to jest naprawdę taka fajna, sztywna. Pachnie obłędnie. Właściwie to bez chlebka spróbuję. Przepyszna. Czuć czekoladę, ale dodatkowo czuć troszeczkę kwaskowość śliwek, no i ten pyszny aromat śliwkowy. Przepyszne. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy waszym dzieciakom czekośliwka posmakowała. Do zobaczenia. Oj kurczę, odwrotnie, zobaczcie co zrobiłam. Pestkę do środka, a śliwkę na deskę.